Bo rozmawiamy dzisiaj o funduszu medycznym, czyli o oglądaniu każdej złotówki, którą państwo wydaje na system ochrony zdrowia, na niedoinwestowany system ochrony zdrowia, ale w tym wszystkim zapominamy o największej aferze, jaka wydarzyła się w ostatnich latach, największej finansowej aferze, jaka wydarzyła się w polskim systemie ochrony zdrowia od 30 lat. Proszę państwa, pan minister Niedzielski zamówił dla Polski 200 milionów szczepionek, z których 55 milionów tylko zostało rozdysponowanych. I dzisiaj koszty związane z niewykorzystanymi szczepionkami już na dzisiaj to jest ponad 10 miliardów złotych. Takiej afery, takiego przekrętu, takiego marnotrawienia pieniędzy, jakie wydarzyło się przy okazji szczepień przeciw COVID-19, nie było w Polsce od 1989 roku. Szanowni państwo, kłamaliście na początku, w środku i na końcu tej całej afery. I skąd wiemy, że kłamaliście? Wiemy stąd między innymi, że ostatnio były zeznania przed Parlamentem Europejskim w komisji pani Jeline Small z Pfizera, która powiedziała jasno, jako przedstawiciel koncernu Pfizer, w momencie wprowadzania szczepionek na rynek nie mieliśmy żadnych badań, które potwierdzałyby, że szczepionki ograniczają transmisję wirusa. Nie mieliście tych badań, kłamaliście na ten temat, wy. Wszyscy żeście na ten temat kłamali, bo chcieliście wierzyć, mieć magiczny talizman. Co więcej, szanowni państwo, te koszty, które zostały poniesione w Polsce dziesiątki miliardów złotych na szczepienia, które nie doprowadziły do wygaszenia epidemii, ponieważ zarówno w państwach, które są wyszczepione, epidemia się kończy, jak i w państwach, które są niewyszczepione, epidemia się kończy, o czym mówiliśmy, które nie zlikwidowały transmisji wirusa, a epidemia wygasza samoistnie, tak jak mówiliśmy, tak jak przewidywaliśmy, ponieważ trzeba było brać pod uwagę, jak wyglądają epidemie grypy czy innych tego typu chorób. Oczywiście, że tak było i oczywiście, że spowodowaliście dziesiątki tysięcy zgonów przez fakt, że zamknęliście system ochrony zdrowia i skierowaliście ogromne pieniądze, dziesiątki miliardów złotych, na to, co nie działa. I co dzisiaj ma potwierdzenie w postaci śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską przeciwko szefowej Komisji Europejskiej, o zmowę z koncernem Pfizer. Dzisiaj jest to sprawa w prokuraturze. I szanowni państwo, niestety w Polsce prokuratura w tej sprawie nie działa. Złożyliśmy zawiadomienie, a jest to największy przekręt, największa afera. I tam szukajcie pieniędzy. Szukajcie pieniędzy w kieszeniach koncernów, do których władowaliście dziesiątki miliardów złotych na szczepionki, które nie zadziałały. Dziękuję bardzo.